Biznes Cafe Podcast, odcinek 26. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. Cieszy mnie ten rym. Polak mądr po szkodzie. Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. To fragment kończący pieśń piątą napisaną przez Jana Kochanowskiego. Mam nadzieję, że większość ze słuchających tego podcastu pamięta, kto to był Jan Kochanowski, polski poeta. I ja jestem z tego pokolenia, teraz po 40, gdzie omawialiśmy wiele wierszy Jana Kochanowskiego w szkole podstawowej jeszcze. I zastanawiam się teraz, czy program szkolny w ogóle obejmuje ciągle tego typu tematy, tego typu dzieła, tego typu twórców, bo tam się wiele pozmieniało. Jeśli tak, to pewnie większość z nas będzie kojarzyć ten wiersz i to przysłowie. Właśnie przysłowie, polskie przysłowie, że Polak mądry po szkodzie. Czyli jak już coś się złego wydarzy, to wtedy dopiero się nauczy Polak, żeby to poprawić. Ale wcześniej, zanim się to wydarzy, to nie przewidzi. Tak jak to przysłowie o nas jest, o nas Polakach. Natomiast Kochanowski jeszcze bardziej to przysłowie podkreślił, jeszcze bardziej je tak jakby postanowił to przerysować wręcz. I powiedział, że my jesteśmy głupi nie dość, że przed szkodą, to i po szkodzie, czyli nie wyciągamy żadnych wniosków, nie wyciągamy żadnych lekcji z takich sytuacji, które są dla nas bolesne, trudne. I czy zastanawiam się dzisiaj, czy to jest faktycznie prawda. Czy tak jest, że my Polacy właśnie jesteśmy głupi cały czas przed szkodą i po szkodzie. No mówiąc po prostu, używając tego języka z tej właśnie pieśni piątej. Czy jesteśmy głupi? Czy faktycznie jesteśmy tacy, jak śpiewałem kiedyś, ja będąc studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego, śpiewałem taką jedną pieśń przed kamerami też telewizyjnymi. Pamiętam, że się wtedy bardzo denerwowałem, ale była to pieśń o słowiańskiej naturze i mniej więcej w refrenie chodziło o to, że słowiańska natura to jest taka na wyrost i na pokaz i na zapas, żeby się pokazać, żeby tylko i wyłącznie kierują nami te emocje, żeby być takimi osobami, bohaterami właśnie, żeby być bohaterami, żeby pokazać tą bohaterską, słowiańską naturę, że my wszędzie pójdziemy, zawalczymy i tak dalej, niekoniecznie kierując się rozsądkiem i niekoniecznie wyciągając wnioski z tego. No i znowu, czy to jest właśnie tylko taki uogólnienie, czy faktycznie coś w tym jest? Czy faktycznie możemy siebie postrzegać jako naród, jako takich ludzi, którzy nie wyciągają wniosków? I teraz chcę przenieść to, o czym mówię, na grunt nasz, tutaj przedsiębiorców Wielkiej Brytanii, którzy zatrudniają na przykład ludzi. Jako przedsiębiorcy, czy my, jak my działamy? Czy my uczymy się od Anglików? Na przykład to, co, z czym ja się zderzyłem bardzo, kiedy przyjechałem do Wielkiej Brytanii, to było to, że Anglicy duży nacisk kładli na health and safety, czyli na BHP, na higienę pracy, na bezpieczeństwo, na to, żebym założył rękawice ochronne, na to, żebym założył kask, okulary. Nie było możliwości de facto takiego, znaczy była możliwość wypadku zawsze jakiegoś, ale bardzo zwracali uwagę na to, żeby pracownik był zdrowy i żeby był dysponowany i żeby nic złego się mu nie przetrafiło, a jeżeli nawet zaistnieje jakaś sytuacja, to żeby zminimalizować te efekty tego wypadku ewentualnego, który się zdarzy w pracy. Natomiast to, czego ja nauczyłem się w Polsce, to jak ja doświadczyłem pracy w Polsce, to było zupełnie coś innego, to zupełnie inny świat. Tam po prostu nie liczy się ubranie ochronne, nie liczy się jakieś zapobieganie wypadkom, po prostu masz iść, robić swoją pracę i masz być wydajny. A to, że to jest w tym momencie niebezpieczne, to nieważne. Jak coś się stanie, to się stanie. Trudno. I nikt się tym jakby nie przejmuje. Natomiast wtedy, ja nie wiem jak jest teraz, prawdopodobnie to się zmienia, ale jak się okazuje, ta mentalność nasza, trudna polska, została przewieziona też tutaj do Wielkiej Brytanii. I dzisiaj właśnie o tym będę rozmawiał, o tej mentalności, o tym braku wyciągania wniosków z gościem,
Maciejem Klinowskim, który zajmuje się właśnie tym tematem i za chwilę więcej o tym powiem, ale jeszcze zastanawiam się nad tym, czy właśnie te, wrócę do tego tematu, tych polskich dzieł, tych polskich twórców, tych polskich przysłów i tego, dlaczego my się tak zachowujemy, że my chcemy też, kiedyś czytałem taki komentarz w internecie, bardzo domagający się tego, żeby inne narodowości jak Amerykanie czy Anglicy w końcu zaczęli mówić pozytywnie o nas Polakach, że my tak bardzo walczyliśmy na świecie, na różnych frontach, że my pomogliśmy im zdobyć wolność i tak dalej, że my jakby domagamy się od nich tego, żeby oni to potwierdzili. I no, z jednej strony to rozumiem, prawda, że no, chcemy być, żeby to, co zrobiliśmy dla innych, zostało zauważone i tutaj nie ma absolutnie podstaw do tego, żeby podważać nasz udział w jakichś ważnych wydarzeniach na świecie, czy w tworzeniu jakichś wynalazków, czy w braniu udział właśnie szczególnie na wojnach na przykład, w braniu udział w odbijaniu różnych krajów, które traciły autonomię przez atak innych. Więc jakby nie jestem mocny z historii, ale rozumiem to i ogólnie wiem, ile my Polacy daliśmy wkładu na świecie, w różnym innym krajom. I teraz, jeżeli my będziemy cały czas przypominać, że hej, my tam byliśmy, my tam robiliśmy dla was bardzo dużo, to jest takie dopominanie się o te swoje dokonania, żeby ktoś je rozpoznał. Natomiast to jest jakby duża strata energii, ponieważ my się koncentrujemy na tym, żeby coś otrzymywać, zamiast koncentrować się może na tym, tak jest moje zdanie, żeby dalej po prostu być tym mocnym, silnym narodem, tym mocnym, silnym Polakiem, który dalej potrafi zrobić wielkie, wielkie rzeczy. Więc teraz może wiele osób koncentruje się zamiast na działaniu, to rozpamiętywaniu i szukaniu potwierdzenia w dokonaniu naszych dziadków, które są ważne oczywiście dla nas, ale co to obchodzi jakiegoś Amerykanina czy Anglika? A czy my, odwróćmy to w drugą stronę, czy my wychwalamy Anglików, Amerykaninów i inne nacje za to, co oni zrobili? Czy to jest dla nas ważne? Czy my się koncentrujemy właśnie na tej naszej stronie? Więc popatrzmy na to w ten sposób, że każdy naród, każdy kraj, ludzie w tym kraju koncentrują się na swoich własnych sprawach, na swoim własnym interesie. I to nawet, że Anglicy tych naszych lotników właśnie, którzy walczyli o Anglię w powietrzu i dokonywali wspaniałych, ogromnych rzeczy, były po prostu bardzo skuteczni i prawdopodobnie dzięki nim no po prostu hitlerowcy tej Wielkiej Brytanii, tej Anglii, w tej bitwie o Anglię nie zdobyli, prawdopodobnie to jest duży udział właśnie naszych lotników, to później jakby nas nie docenili. No po prostu tych lotników nawet na tej defiladzie podobno nie było ujętych, więc powtarzam, to jest jakby nie mój temat, historia, ale chcę powiedzieć, że patrząc z tego drugiego punktu widzenia, oni musieli mieć jakieś interesy w tym, żeby nas ominąć. Mieli jakieś interesy w tym, żeby na tej szachownicy zagrać inaczej. I właśnie dlatego tak patrzę na to, że każdy naród, każda grupa walczy o swoje, patrzy na to, co jest dla niej ważne. I teraz my, Polacy, kiedy przyjeżdżamy tutaj, to często też zachowujemy się w taki sposób, kiedy przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii, chcemy być tym najbardziej wydajnym pracownikiem na taśmie, chcemy być jak najbardziej wydajnym pracownikiem w innym, w biurze, czy gdzieś. Chcemy pokazywać, jacy jesteśmy innowacyjni, jacy jesteśmy bohaterscy, że nawet jeżeli trzeba coś tam pójść naprawić w tym biurze, czy nawet pójść gdzieś na drabinę się wspiąć, to Anglik musi ubrać czapkę ochronną, musi zabezpieczyć się tam, prawda, tam zgłosić gdzieś, jakąś listę podpisać, apteczkę musi mieć otwartą przy sobie, nie wiem, cokolwiek, że te przepisy są takie bardzo restrykcyjne i on je spełnia, a Polak macha na to wszystko ręką, po prostu idzie po tej drabinie na górę, załatwia sprawę i jest zrobione. I później schodzi dumny i mówi, jestem bohaterem, bo zrobiłem coś bardzo szybko i jestem skuteczny i nie musiałem się martwić o te wszystkie jakieś tam przepisy i te pierdoły ich, tak? Możemy tak tylko określić. Czasami myślimy w takich kategoriach, że te przepisy nam wręcz przeszkadzają. I jeżeli czujesz coś w tym, o czym ja teraz mówię, jeżeli faktycznie jest w tym coś prawdy, to będzie cię dzisiaj interesowała rozmowa z Maciejem,
z Maciejem Klinowskim, który właśnie ten zauważa ten problem, że owszem, my chcemy być bohaterami, ale z drugiej strony, kiedy coś się złego dzieje, to my wtedy jednak już przestajemy być takimi bohaterami. Zaczynamy czuć jednak potrzebę bezpieczeństwa. Każdy z nas, na szczególnie ludzi, którzy mają rodziny, chce wrócić do domu codziennie bezpieczny. Chce zobaczyć swoją żonę, dzieci, czy małżonka, prawda? Chce zobaczyć i chce na drugi dzień pójść też do pracy, chce być dysponowany. Więc gdzie wyważyć, gdzie jest ten balans? Gdzie być jednocześnie tym bohaterem? Zrobić coś innowacyjnego, szybko i tak dalej, ale z drugiej strony jednak być bezpiecznym. Zadbać o siebie, czyli taka być bohaterem, ale z rozsądkiem. I o tym właśnie dzisiaj będę rozmawiał z Maciejem. Maciej przyjechał też do Wielkiej Brytanii jakiś czas temu. Dzisiaj poznasz jego historię. I prowadzi firmę, która nazywa się Practipol. Practipol. O swojej firmie pisze tak. Prowadzisz polską firmę w UK. Jesteśmy tu, żeby ułatwić ci życie. Co robią? Zakładają dokumentację Health and Safety, czyli BHP, Food Hygiene, tworzą i wdrażają kompleksowe systemy zarządzania bezpieczeństwem w pracy i pomagają zmniejszać koszty, również te ukryte. Jak pisze, konsultują zgodność z brytyjskimi przepisami prawnymi i doradzają, jak wyróżnić się jakością i zdobywać nowych klientów, czyli dosyć szeroko. A to wszystko dzięki temu, że jak mówi jego slogan na stronie internetowej Practipol, nie czekaj, ponieważ mądry Polak przed szkodą. Misją Macieja właśnie jest odwracanie tego, o czym mówiliśmy przed chwileczką, tego przysłowia, że Polak jest mądry po szkodzie, a być może nawet przed szkodą. Tutaj właśnie Maciej w zupełnie inną stronę pokazuje nas Polaków, zupełnie inną stronę nas Polaków, że jednak my jesteśmy rezolutni, że my jednak jesteśmy bardzo sprytni, potrafimy być bohaterami, ale też mamy wystarczająco dużo oleju w głowie i rozsądku, żeby zadbać o bezpieczeństwo. Zresztą sam posłuchaj dzisiejszej rozmowy z Maciejem. Długie wprowadzenie, ale myślę, że trzeba było o tym wszystkim powiedzieć. Maciej Klinowski dzisiaj jest gościem Biznes Cafe. Otrzymałem od ciebie, Maćku, jakiś czas temu e-maila z zapytaniem. W ogóle pochwaliłeś mnie w tym e-mailu, że śledzisz poczynania Biznes Cafe i że tobie się to podoba bardzo. To znaczy w ogóle tak w twoim e-mailu zwracałeś się do mnie jako pan, czyli postanowiłem napisać do pana, ponieważ robi pan dobre rzeczy, myślę, że mogę panu zaproponować. I powiem ci, że kiedy pierwszy raz czytałem tego maila, myślę sobie, nie chce mi się tego czytać do końca. Dlaczego? Ja osobiście tych formalnych form, one mnie bardzo męczą z jakiegoś powodu. Nie lubię tego, znaczy tworzy to pewną barierę. Nie powoduje to we mnie, że czuję się na przykład, że ktoś mnie szanuje w jakiś sposób, że szacunku otrzymałem teraz od kogoś i jakoś. Wręcz odwrotnie, czuję pewien odrzut od tego rodzaju komunikacji. Okej? I jeszcze na dodatek czytam w mailu, że ty się zajmujesz BHP, Health and Safety, Food Safety, Risk Management i myślę sobie, no to w ogóle, i ty jeszcze mnie pytasz w tym mailu, czy byłby pan zainteresowany taką tematyką? I wtedy już w ogóle zastanawiam się, co ja w ogóle mam odpowiedzieć, bo ja mam szacunek i to bardzo duży do ludzi, którzy piszą do mnie e-maila. W ogóle w taki sposób, że konsumują to, co robię, słuchają tego i chcą jakby też w tym zaistnieć. I to jest ogromny szacunek do ciebie za to, że się odezwałeś i napisałeś o sobie. Aczkolwiek i chcę odpowiedzieć zawsze. Tak? Ale co ja mam odpowiedzieć? No nie chcę być niegrzeczny i powiedzieć po prostu, że wiesz co, no wie pan co, bardzo przepraszam, ale no i postanowiłem, że się umówię z tobą na rozmowę. I ja zauważam u siebie, że kiedy umawiam się z ludźmi na rozmowę, wtedy dopiero ich tak naprawdę poznaję ich intencje i poznaję ich i od innej strony. I nie myliłem się też tym razem, porozmawialiśmy przez telefon i okazało się, że przez tą krótką rozmowę telefoniczną tak mnie zainteresowałeś, nie tylko swoją osobą, twoim podejściem, twoją misją, ale też w ogóle tematem health and safety. Super. Bardzo się cieszę. Dlatego jesteś tutaj dzisiaj,
I dlatego chcę na początek zapytać się ciebie, chociaż przez telefon już mi wyjaśniłeś kilka kwestii, ale myślę, że możemy tu rozwinąć też dla naszych słuchaczy, widzów, ten temat tego formalnego podejścia do komunikacji. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak formalnie próbowałeś komunikować się ze mną? Wiesz co, to jest jeden z tych dłuższych tematów. Natomiast słuchaj, jakaś tam jest to zewnętrzna forma, społecznie akceptowana, wiadomo, wiesz, grzecznościowa. Mniej na Wyspach Brytyjskich niż w Polsce, bo w Polsce myślę, że jesteśmy dużo bardziej formalni nadal w porównaniu z Wielką Brytanią. Natomiast wiesz co, ja działam w poważnej branży tak naprawdę. Poważnej na tyle, że moja robota ma wpływ na to, czy komuś się dzieje czasami krzywda, czy nie. Jakby, no musimy to sobie jasno powiedzieć, wiesz. To jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Ja myślę, że to jakby, wiesz, by default wiąże się z jakąś dozą formalności. Jest to bardzo ciekawy też dla mnie feedback o tym, co mówisz, jak to odebrałeś, wiesz. Zupełnie to już anegdota dla mnie się tworzy z tego, bo w momencie, kiedy ja tego bardzo poważnie brzmiącego maila do ciebie pisałem, to ja siedziałem w Bułgarii na plaży, mocząc nogi w wodzie i to do ciebie z laptopa, więc jakby wiesz, jest to fajna kwestia postrzegania tego, jak to wygląda z drugiej strony. Natomiast wiesz, no słuchaj, generalnie ja się zajmuję tematyką, która jest uważana za do jakiegoś stopnia nudną, poważną. Wiadomo, że wszyscy myślą, tak, jest to ważne, jest to istotne, ale jakoś jak się udaje, to najlepiej zepchnąć na bok i o tym za bardzo nie myśleć. Takie bardzo często jest podejście. Myślę, że ta formalność, pomimo tego, że jest jakąś formą, jest do pewnego stopnia sztuczna. Oczywiście jest to jakaś, wiesz, forma narzucona. To czasami pomaga i tutaj, wiesz, warto jest też zauważyć, że każdy kij ma dwa końce. Słuchaj, ja robię rzeczy, które są bardzo formalne czasami w swojej naturze. Ja wtedy muszę być formalny, ja muszę dostosować też, wiesz, to w jaki sposób się komunikuje do sytuacji. A wiesz, z tobą się skomunikowałem po prostu grzecznościowo i to było dla mnie takie, wiesz, jakby w ogóle nie pomyślałem o tym, żeby napisać cześć Grzesiek, jak się masz, bo nigdy się wcześniej nie po prostu nie komunikowaliśmy bezpośrednio. Mm-hmm. No wiesz, ja zawsze miałem takie wrażenie, że z tego, co ja robię z innymi, z tych wywiadów, ludzie mają już to wrażenie, że dla mnie wystarczy napisać cześć Grzesiek i wysłać zdjęcie twoich stóp w wodzie. Siedzę właśnie na plaży w Bułgarii i myślę o tym, w jaki sposób mogliby się porozmawiać, nie? I to jakby już by mnie zachęciło do tego, że ten facet jest otwarty do tego, żeby porozmawiać, pokazuje mi swoje zdjęcie tutaj, w ogóle coś ciekawe, nie? Więc... Wiesz co, w ogóle w tym mailu napisałeś takie jedno zdanie, w nawiasie co prawda, które dotyczyło tematu, który chciałeś zaprezentować. Brzmiało ono w ten sposób. Czyż ryzyko samo w sobie nie jest fascynującym tematem? Takie pytanie zadałeś i ja myślę, że też podjąłeś duże ryzyko, żeby porozmawiać ze mną na ten temat, tak mi się wydaje. Bo ja od razu, widzisz, chwytam się tych takich elementów, które... Może to nie jest wygodne pytanie dla ciebie. Dlaczego pan pisze takie maile, nie? Może nie jest wygodne pytanie. Ale właśnie ja lubię szukać tych rzeczy. Dlaczego? I tak powiedziałeś, no dlaczego? Być może to w jakimś momencie komuś pomaga, tak jak powiedziałeś, nie? Że ta forma może pomóc. Zastanawiam się, komu pomaga oficjalne pisanie maili, czy zwracanie się tak jak my to w Polsce robimy, właśnie bardzo oficjalne pan, pani. Dlaczego właśnie tego u nas nie ma, tak jak tutaj w Anglii, że jesteś ty, ja i możemy sobie rozmawiać od razu, przechodząc sobie po imieniu. Skąd, znaczy może nie skąd się to bierze, bo wiem skąd się to bierze, ale w czym to pomaga? Wiesz co, myślę, że szczególnie w komunikacji pisemnej, to też jest warte, dla mnie to jest, wiesz, jakby w komunikacji pisemnej, zobacz, jest pewna w Anglii też doza formalności, szczególnie przy kwestiach instytucjonalnych. Ta
doza formalności niesie ze sobą jakąś, jakiś komunikat o treści, o wadze treści i tak dalej. Ja myślę, że to jest bardzo przydatne. To jest, wiesz, ja na przykład mam takie sytuacje, w których nie występuję w roli siebie jako BHP-owiec. Wiesz, mamy różne role do odegrania i życiowo, i biznesowo, tak? Biznesowo ja nie zawsze występuję w roli siebie jako konsultanta, przedsiębiorcy i tak dalej. Ja na przykład reprezentuję Stowarzyszenie BHP Polskie, Polskie Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Wielkiej Brytanii. Jakoś tam staram się, wiesz, łączyć te na przykład brytyjskie firmy, które są zainteresowane rynkiem polskim, i w drugą stronę. I wiesz, ja z tej perspektywy muszę być formalny, bo ja reprezentuję wtedy instytucję, a nie siebie. A ponieważ często te rzeczy się łączą, wiesz, ja zauważyłem, że nie ma, bardzo mało w moim życiu jest takich rzeczy, które są stand alone, wiesz, jest ileś, większość rzeczy, które ja robię, są jakoś tam połączone. I dlatego, wiesz, być może jest to kwestia jakiejś tam zapobiegawczości też, że lepiej być formalno-profesjonalnym, żeby ktoś na wszelki wypadek, żeby ktoś tego nie odebrał, wiesz, nieopatrznie jakoś tam. I myślę, że to stąd, wiesz, natomiast no jest to jedno z pytań, nad którym ja się bardzo mało zastanawiam. Aha. No widzisz, dla mnie może to jest takie ważne, bo jakby staram się, czuję, że nigdy mnie to nie kręciło, wręcz jakby powstrzymywało przed kontaktem z kimś, jeżeli miałem bardzo oficjalny ton. Nie pokazywało mi to człowieczeństwa tej drugiej strony, tylko bardziej taką maszynową formę, taką bardziej urzędniczą. Takie było moje doświadczenie. Inne osoby, którzy słuchają, oglądają tego, mogły mieć też inne doświadczenie. Być może dla nich taka forma jest bardziej odpowiednia. Ciekawe jestem, jakie wasze zdanie jest na ten temat, więc możecie śmiało pod materiałem dzisiejszym rozmową z Maćkiem napisać na ten temat. Z Maćkiem, nie z panem Maćkiem. Ja to właśnie nie będę tytułował. Dobrze, Maciek, wiesz, więc skoro już jesteśmy tak bardzo blisko, w sensie ja tak czuję, nie, że jesteśmy panami, to chciałbym zapytać o to, jak zacząłeś w ogóle w Anglii zajmować się tym tematem, bo prowadzisz tą firmę Practipol, która doradza przedsiębiorcom w kwestiach właśnie bezpieczeństwa, higieny pracy. I teraz skąd się wzięło to, że ty się w ogóle tym tematem zainteresowałeś, i skąd się wzięło to, że to robisz to tutaj, w Anglii? To jest historia tak naprawdę bardzo przeciętna, bo ja przyjechałem ponad 10 lat temu do Anglii. Motywacja mojego przyjazdu, i to jest dopiero coś, co ja zrozumiałem po dobrych kilku latach, ja nie przyjechałem do Anglii po to, żeby zarabiać pieniądze. Ja przyjechałem do Anglii po to, bo ja nie miałem na siebie pomysłu w Polsce. Wiesz, ja studiowałem różne rzeczy i miałem się bardzo różnych prac. Miałem różne zainteresowania jako młody i bardzo młody człowiek. Chwytałem się różnych rzeczy, ale nie miałem jakiejś takiej konkretnej, wiesz, konkretnego kierunku. Z perspektywy czasu teraz, jak sobie reflektuję generalnie, jak mi się życie potoczyło i jak to wszystko wyszło, to ja, mówiąc wprost, dochodzę do wniosku, że ja zacząłem bardzo późno dorastać. I wiesz, ja myślę, że byłem bardzo długo nastolatkiem wewnętrznie. I doszedłem właśnie, próbując, wiesz, a miałem bardzo różne role w Polsce. Pracowałem od cateringu przez... Nawet jakiś tam miałem epizod z bankiem inwestycyjnym krótki, jakieś tam, wiesz, kwestie organizacyjno-administracyjno-urzędnicze i tak dalej, i tak dalej. I małem się różnych rzeczy dodatkowych. Szarpałem druty w kapeli hardkorowej, wiesz. Zobacz, wiesz, jaki kontakt teraz, nie? Z bezpieczeństwem. Wiesz, jakby było dużo wszystkiego, ale nie było niczego konkretnego, jakby wiesz. I w pewnym momencie, nie wiem, być może ja zacząłem dorastać,
To jest, wiesz, jakaś tam interpretacja tego. Natomiast i zaczęło jakoś to mi ciążyć, że ja tak naprawdę nie wiem, co ze sobą zrobić, wiesz. I to się wiąże jeszcze z jedną rzeczą. Wiesz, ja zdałem sobie sprawę, że ja robię bardzo dużo rzeczy na pół gwizdka w pewnym momencie, bo ja się interesuję tam tym, 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 a niczego nie robię, wiesz, nie wkładam całego serca w coś. I to chyba zaczęło w jakimś tam sensie, w jakimś tam momencie się przewijać ten temat tu i ówdzie. Ja tak naprawdę już w pewnym momencie nie miałem na siebie pomysłu. No i jak nie było pomysłu, a mnóstwo rodaków prawie 11 lat temu już było w Wielkiej Brytanii, to mówię, kurczę, no tak naprawdę nie mam jakichś tam, wiesz, strasznych zobowiązań w Polsce. Jestem wolnym ptakiem do pewnego stopnia. I mówię, kurczę, chyba czas zmienić akwarium, no bo już tutaj nic więcej na ten moment nie jestem w stanie wymyśleć. No i słuchaj, pozamykałem wszystkie swoje sprawy, które miałem w Polsce, jakieś tam, które musiałem. Wymieniłem resztę pieniędzy, która mi została i było tego 200 funtów i razem z moim kolegą z kapeli, który w tym czasie również był na takim momencie, wiesz, był w takim momencie, pozdrawiam Alka bardzo serdecznie, który był taki bardzo też chyba zbuntowany i zniesmaczony szarą rzeczywistością w Polsce. Stwierdziliśmy, no to słuchaj, pakujemy się, bierzemy kieszonkowe do kieszeni i jedziemy, wiesz, jedziemy do Londynu. I słuchaj, ja miałem koleżankę tutaj jeszcze ze szkoły, która już tutaj działała jakoś tam, zatrzymaliśmy się u niej. No i tak się zaczęło jakby, wiesz, 200 funtów w kieszeni. Ja szybko musiałem znaleźć pracę, jakoś gdzieś się zaczepić, wiesz. To był taki element zmiany czegoś, poszukiwania czegoś i jednocześnie jakiejś tam przygody. No słuchaj, wiesz, mam kochanych bardzo rodziców w Polsce i wiedziałem na przykład, że wiesz, mogę wrócić w razie czego. To nie jest to, że ja wyjeżdżam i wiesz, i koniec, wiesz, gdzieś tam umrę w tym Londynie, jak sobie nie poradzę. To też był, wiesz, to też jest ważne. Jakiś tam. Natomiast zależało mi, żeby coś zrobić dla siebie, ze sobą, żeby coś ruszyć do przodu, żeby coś znaleźć, wiesz. Ja myślę, że Londyn był taką bardzo fajną. No jest w dalszym ciągu, bo ja od tamtej pory już, wiesz, żyję w Londynie tak naprawdę. Center of my life jest tutaj, tak? Natomiast, ja tak jak mówię, jak sobie patrzę wstecz na swoje życie, to tak naprawdę dzielę moje życie na okres polski i okres londyński. Okres londyński jest tak naprawdę okresem, w którym ja zacząłem dorastać jako człowiek, jako facet. Zacząłem dorastać, bo takie były, wiesz, to była potrzeba otoczenia. Ja po prostu musiałem zacząć poważnie myśleć o jakichś tam sprawach, o których być może nie do końca martwiłem się w Polsce, tak, bo miałem jakieś tam możliwości co do tego i musiałem sobie radzić, musiałem w jakiś sposób to życie zdefiniowało to, że ja musiałem wziąć odpowiedzialność za siebie, wiesz. No i znalazłem tą pracę w przeciągu 2 tygodni chyba. Aha. Pieniądze się Zatrzymam się tutaj jeszcze, bo to zaczynasz mówić o okresie londyńskim, a ja jeszcze mam pytanie do tego polskiego okresu. Powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz odnośnie dorastania. Jakby, że ja byłem nastolatkiem długo. I ile miałeś lat, kiedy wyjechałeś z Polski? Wiesz co? 24. 24 lata, okej. I jakby w tym okresie, bo miałeś ponad 20 lat, zacząłeś rozumieć, że tutaj jakby w Polsce ciągle myślisz tak trochę nastolatkowo, że zaczynasz nagle zmieniać myślenie, szukać czegoś dla siebie większego, poważniejszego, tak? Gdzieś, gdzie będziesz się spełniał. Mnie zastanawia, co spowodowało to. Czy pamiętasz może jakąś książkę, którą przeczytałeś, czy może zacząłeś patrzeć na innych ludzi z twojego wieku, którzy zaczęli coś osiągać i zacząłeś się porównywać może? Czy po prostu poczułeś wewnętrzną jakąś potrzebę do zaczęcia realizacji? Był jakiś taki zapalny moment, który powiedział ci, hej, ty jesteś tu nastolatkiem, jeszcze jesteś, zmień myślenie. Wiesz co, ja myślę, że to był bardziej taki proces, który następował jakoś tam, wiesz, to jest realizacja, która następowała stopniowo.
Nie był to efekt jednej, nie wiem, przeczytanej książki, czy wiesz, spotkania kogoś, który nagle, wiesz, otwiera ci oczy. Nie było to coś w tym stylu. To, wiesz, sekwencja po kolei próbowania różnych rzeczy, które, no tak, próbuję i to nie jest to, łapię się następnej rzeczy, to nie jest to, nie wiem, czego tak naprawdę chcę. Myślę, że w połączeniu z czytaniem różnych rzeczy w tamtym czasie i obracania się w jakimś towarzystwie, a wiesz, chyba ze względu na zainteresowania swoje i ze względu tam było bardzo dużo muzyki, wiesz, jakichś kwestii tego typu, ja zawsze miałem koło siebie ludzi, którzy byli bardzo, wiesz, bright, że tak powiem, mieli pomysły, mieli, wiesz, idee, mieli jakieś tam swoje poszukiwania i tak dalej, ale nie było to nic takiego, wiesz, ja nie miałem takiego wow moment, wiesz. Ja myślę, że to się działo raczej stopniowo i po prostu doszło, coś tam kipiało w środku i w końcu, kurczę, no chyba coś wykipi, jeśli czegoś nie zmienię, wiesz, nie wiem. A to bardzo interesujące właśnie, że tak nazywasz to takim kipieniem, czyli coś było w środku i chciało wyjść, a nie mogło się przebić i tak się tam gromadziło, aż w końcu pokazało się. Ja myślę, że dużo, dużo z nas to czuje, że ma jakąś taką w środku siebie, w sobie, ma taki wewnętrzny głos, który mówi, że rób to, rób to, rób to, ale często go ignorujemy, przykładamy go czymś innym, patrząc na innych, co oni wykonują, staramy się znaleźć pracę, jakieś stałe zatrudnienie, dobre pieniądze i zagłuszamy jakiś wewnętrzny głos. Czy ty pamiętasz, co ten głos mówił do ciebie? Maciek, powinieneś teraz robić X. Było coś takiego konkretnego? Słuchaj, jak miałem chyba 17 albo 18 lat, to byłem przekonany święcie, że muszę być gwiazdą rocka. To na pewno. Wszystko przed tobą. To na pewno. Wiesz co, biorąc moje podejście do, znaczy moje właściwości, wiesz, moje umiejętności grania na gitarze, to chyba nie, to może jeszcze jakieś tam, wiesz, szarpidruty naprawdę, ale nie sądzę, że już gwiazdorstwo mi grozi rockowe. Natomiast wiesz, ja nie wiem, ja myślę, że to jest kwestia tego, że odkąd ja byłem mały, to myślałem, że wiesz, można robić fajne rzeczy. I to też nie jest jakoś tam zdefiniowane. Nie wiem, czy to były nawet konkretne sprawy, wiesz, ale zawsze mi się wydawało, że jak idziesz do pracy i ta praca cię nudzi, albo ta praca, wiesz, a jeszcze masz w sobie mnóstwo energii, bo jesteś młodym, wiesz, młodym człowiekiem, który coś tam, wiesz, to wszystko krew wrze i buzuje w żyłach. To w jakiś sposób cię to przytłacza, jeśli jest to praca, która idziesz do tej pracy i idziesz tylko zarabiać pieniądze, wiesz, jakby było coś, było jakieś właśnie, tak jak ci powiedziałem, nie miałem konkretnej, wiesz, konkretnego kierunku, natomiast wiedziałem, że, wiesz, chyba na zasadzie takiej eliminacji, o, tego nie wiem, spróbowałem, tego nie chcę robić, spróbowałem, tego nie chcę robić. Rozumiem, czyli to był kolejny krok, czyli taka frustracja, że tyle już rzeczy różnych w Polsce robiłem, wszędzie nie, 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 to nie jest to, nie chcę tego robić, spróbuję, teraz tak powiedziałeś, zmienię akwarium, wyjadę do Londynu, zobaczymy, to tam na mnie czeka. Więc tak? Tak, to... wiesz co, tak, natomiast wiesz co, jest jeszcze chyba jedna rzecz, o której warto wspomnieć. I to jest moje takie, wiesz, ja myślę, że jest dosyć dużo też w Polsce takiej presji, wiesz, otoczenia, tudzież presji społecznej, szczególnie w miastach. Ja jestem z miasta, jestem z Warszawy. Wiesz, jest dosyć spore, wiesz, ciśnienie generalnie na to, że wiesz, teraz nie pamiętam, jakie to są badania, ale na przykład teraz chyba do 2020 roku w Warszawie będzie ponad 60% ludzi, to będą z tytułem magistra, wiesz, bo mamy, wiesz, ktoś to określił fetysz magistra i tak dalej, wiesz, jakby jest to ciśnienie. Ja myślę, że jest generalnie w porównaniu z Anglią dosyć, wiesz, mam od dobrych kilku lat porównanie z Anglią. Myślę, jest to, wiesz, takie, a co ty będziesz robiła, jak to będzie, wiesz. Może nawet nie jak, tylko co, wiesz, na to się skupiamy. Jaki będziesz matką? Wiesz, dlatego też ta zmiana akwarium, myślę, że to było coś, co jakoś tam
być może podświadomie, nie, a nie, wiesz, werbalnie, o kurczę, może warto zmienić, zobaczyć, czy tak jest generalnie, może to ze mną jest coś nie tak, wiesz, ja po prostu nie wiem, co ze sobą zrobić. Mhm. Warto jest coś zobaczyć, wiesz, spróbować. To zobaczmy, co zobaczyłeś w Londynie i jakie tam znalazłeś właśnie następne kroki, jakie poczyniłeś, żeby dojść do... czego próbowałeś w ogóle właśnie, żeby w końcu zaskoczyło. Może opowiedz o tym okresie. Co? No słuchaj, tak jak powiedziałem, miałem bardzo limitowany budżet i musiałem szybko sobie poradzić, wiesz, że tak powiem, stanąć na nogi. I, a, to jest jeszcze jedna fajna historia. Ja się uczyłem angielskiego w Polsce. I ja jak pamiętam ten, bardzo dobrze pamiętam ten moment wylądowania na Heathrow, i wiesz, to niemal jak scena z jakiegoś filmu komediowego, wiesz, wychodzimy, odbieramy bagaż, nagle ja słyszę język angielski wokół siebie, który nijak się ma w tym, wiesz, w tym kontekście, jak ja się uczyłem angielskiego, a ja uważałem, że jestem z angielskiego całkiem dobry, natomiast to słuchanie, wiesz, to było dla mnie strasznym jakimś tam szokiem. I akcentowo, i chyba mieszanina różnych, wiesz, akcentów, różnych sposobów mówienia. Także dobrych kilka dni mi zajęło osłuchanie się z angielskim, zanim tam, wiesz, jakoś się odnalazłem w tym. Natomiast słuchaj, no jakby miałem ze sobą ileś tam kopii CV-ki i po prostu roznosiłem wszędzie, bo chciałem się gdzieś zaczepić. I w przeciągu tam niecałych 2 tygodni, słuchaj, pierwszą moją pracą to była Costa Coffee, wiesz, jakby, w której przepracowałem chyba 5 albo 6 miesięcy. Potem ruszyłem się dalej do większej firmy, bo zacząłem się orientować, jak to wszystko działa, wiesz, nauczyłem się szybko różnych tam rzeczy. Bardzo miło ten okres wspominam, bo wiesz, tam pracowali fantastyczni ludzie. Ja miałem bardzo fajną ekipę i to był bardzo taki... wiesz, to jest niesamowite, jak wiele ludzi jest można bardzo ciekawych, fajnych poznać w takich miejscach, w których byś nie spodziewał się, że wiesz, że poznasz. I wiesz, potem szybko jakoś tam się starałem rozeznać, jak wygląda w Anglii szukanie pracy, na co trzeba zwracać uwagę, na co, czego się trzeba nauczyć szybko, wiesz, na jakie rzeczy pracodawcy zwracają uwagę. Tak mi się wydawało w tamtym czasie. Udało mi się po 5 czy 6 miesiącach znaleźć pracę w większej firmie, która robiła hospitality, catering, wiesz, taki już bardziej komercyjny i tak dalej. No i tam już się od tego się potoczyło, bo ja jakoś tam, wiesz, dałem się poznać, że jak mogę i chcę i się skoncentruję na jednej rzeczy, bo to widzisz, tutaj dochodzimy do jakiegoś tam kolejnego etapu poznawania siebie chyba, wiesz, jak się skoncentruję na jednej rzeczy, a się nie rozpraszam, to nagle się okazuje, że mogę coś robić bardzo dobrze, wiesz. I ja się chyba z tym zorientowałem, wiesz, i zacząłem jakoś tam... Był jakiś progres z jednej pracy na drugą, wiesz, po jakimś czasie zostałem kierownikiem, potem znowu zmieniłem pracę, dostałem, wiesz, udało mi się znaleźć, już byłem tam młodszym menadżerem i tak dalej. A potem nadszedł taki moment, że ja już byłem menadżerem młodszego, wiesz, niższego rzędu i już się zacząłem zastanawiać, czy to jest to, czy to nie jest to, bo coś jednak, wiesz, no jestem okej. I słuchaj... I miałem, pamiętam wtedy szefa przyłożonego swojego, który był taki, jakby to go określić. Myślę, że był bardzo życiowy, miał bardzo życiowe podejście. Był gościem, wiesz, już takim około 50, z rodziną, bardzo doświadczony biznesowo, już wiesz, od wielu lat. I on mówił tak, słuchaj, to jest, mieliśmy performance review, tak? Jako, mhm. I mówi, słuchaj, jestem z ciebie zadowolony, jest wszystko okej, ale daję ci wybór teraz. Mogę ci albo dać jakąś tam podwyżkę, albo wrzucę cię na kurs menadżerski, na akademię menadżerską i jakby zamiast, wiesz, podwyżki finansowej masz możliwość zrobienia jakichś tam dodatkowych kursów, uczenia się i tak dalej. No ja słuchaj, bez mrugnięcia okiem stwierdziłem, że po prostu lecę w opcję uczenia się, wiesz, i wzięcia tego, bo wiesz,
czysto pragmatycznie stwierdziłem, ok, podwyżkę dostanę i co dalej, wiesz, jakby to nadal nie będzie chyba to, czego ja szukam. No i słuchaj, pracując nadal, ja zrobiłem tą akademię menedżerską, która trwała ponad 2 lata. I potem bardzo szybko już po tym się dalej ruszyłem, już byłem menedżerem operacyjnym. I jakby cały czas to była, wiesz, jakaś taka... była praca z ludźmi, była praca bardzo intensywna, wiesz, bo to bardzo, bardzo często były bardzo długie dni, tygodnie i tak dalej. I widzisz, życie czasami pisze scenariusze. Myślę, że cały czas pisze scenariusze, ale jakby trzeba mieć oczy otwarte i uszy otwarte, co się dzieje. I słuchaj, pojawił się u mnie w ówczesnej wtedy pracy, pojawiła się potrzeba, był projekt Health and Safety do zrobienia. I ja słuchaj, biorąc pod uwagę, że w Polsce miałem jakieś tam doświadczenie, bardzo małe, ale coś tam wiedziałem już jakoś, wiesz. Pojawił się ten projekt Health and Safety do zrobienia i ja po prostu też, wiesz, bez chwili zastanowienia się podniosłem rękę i mówię, ja to zrobię, ja się zgłaszam. I to robimy. I po prostu zrobiłem i od tamtej pory, jak to mówią Brytyjczycy, I never looked back. I wiesz, bo sprawiło mi to taką frajdę, wiesz, ja miałem poczucie, że ja znalazłem coś, co może mnie stymulować bardzo do rozwoju, stymulować mnie, coś, co jest interesujące, coś, co, wiesz, potem już ja się zafascynowałem w pewnym momencie generalnie kwestią ryzyka, bezpieczeństwa, wpływu na to, jaki to może mieć na ludzi, wiesz. To jest ileś tam elementów. To jest też element na pewno robienia czegoś dobrego. Wiesz, w jakimś tam ujęciu to jest element tego, że jest to coś, co jest tak naprawdę niekończącym się uczeniem się. Bo to nie jest profesja, to nie jest w ogóle dziedzina, w której możesz spocząć na laurach w pewnym momencie, tylko cały czas musisz być, wiesz, up to date. Jakieś tam, im bardziej zmienia się wszystko. Wiesz co? Przestałem cię słyszeć. Przepraszam. To moja wina. Może za chwilę o tej dziedzinie porozmawiamy. Dobra. Za momencik, bo zainteresowała mnie jedna rzecz, a mianowicie twoje wspinanie się po szczeblach kariery. Zastanawiam się, czy dla wielu słuchaczy, widzów może to być zagadkowe, że sobie poszedłeś do jednej pracy, okej, ta kosta, dobrze, później zrezygnowałeś, poszedłeś gdzieś tam i nagle dostałeś awans do dyrektora, przepraszam, na kierownika, później z kierownika menadżera młodszego i tu przychodzi ktoś do ciebie i mówi ci, wiesz co, dam ci podwyżkę. Nie? Albo, prawda? I albo pójdziesz na kursy, czyli ktoś, kto widzi w tobie wartość, chce w ciebie inwestować dalej. I to jest coś, nie wiem, na ile to w Anglii faktycznie dalej tak jest, ale pamiętam, że jak ja też swoją pracę tutaj odbywałem, to też byłem traktowany z szacunkiem na takiej zasadzie, że patrzono na mnie na jako jednostkę, która próbuje się rozwijać i dajemy każdemu możliwości. Nie miałem takiego doświadczenia, przynajmniej ja. Będąc jeszcze w Polsce, chociaż dużo tam nie pracowałem, ale nie miałem tego doświadczenia. Nie wiem, być może to nie jest dobre pytanie, ale być może są właśnie takie osoby, które patrzą na ciebie i mówią, no jasne, to jest takie proste, nie? Pójdziesz, dostaniesz kierownikiem, później menadżerem, potem podwyżkę dostaniesz albo coś tam, no takie pięcie się po szczeblach kariery. Czy możesz powiedzieć, jak czujesz, co w twoim przypadku było tym elementem, który pomagał ci wspinać się, pomagał innym ludziom dostrzec w tobie właśnie potencjał, wartość i chęć zainwestowania w ciebie? Wiesz co, ja myślę, że determinacja, na pewno. Natomiast determinacja, która wynika z tego, chyba... Widzisz, tak jak ja ci powiedziałem, mnie zaczęło w pewnym momencie przeszkadzać w Polsce, że ja robię wiele rzeczy, ale na pół gwizdka. I to jest jakieś, nie wiem, czy to można określić kwestią jakiegoś wewnętrznego zdania sobie sprawy i kurczę, chyba tak nie powinno być, wiesz.
Czy to może jest, wiesz, jakaś nagle wiesz, zdanie sobie sprawy, że o, mam jakąś wizję. Każdy ma o sobie tam, wiesz, w większości ma o sobie wizję, my wszystko robimy okej, mam rację i tak dalej, to nagle tak nie jest, wiesz. Ja myślę, że w bardzo dużej części moja determinacja wynikła z tego, bo ja po prostu, wiesz, jak już wiedziałem, że w Londynie to jest moje być albo nie być, że ja będę albo coś robił dobrze, albo nie, a do tego mając to doświadczenie swoje, ten bagaż, wiesz, taki właśnie, kurczę, no wreszcie czas jest coś zacząć robić porządnie. Ja myślę, że to było takim elementem wyjściowym do tej determinacji. Wiesz, no słuchaj, ja bardzo długo, bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby się też pokazać jakoś tam, wiesz, w firmie, w każdej firmie, w której pracowałem, tylko właśnie pokazać się nie przez to, co ja mówię, tylko jakby bardziej przez efekty mojej pracy. Wiesz, ja myślę, że to jest to i ta kwestia tego, że wiesz, ja byłem, nazwij to jakkolwiek chcesz, czy jest to zbieg okoliczności, wiesz, czy jest to taki moment, czy jest to opportunity, które przyszło, wiesz, że miałem takiego szefa, który powiedział, wiesz, słuchaj, albo, no tak, to jest koniec roku, to albo dostajesz podwyżkę, albo możesz się uczyć, wiesz, to jest też, wiesz, może być może jest to duży element szczęścia po prostu, który jakoś tam przyszedł, wiesz. Natomiast ja włożyłem bardzo, bardzo dużo pracy własnej w to, żeby robić dobrą robotę. Wiesz, zaczęło mi zależeć, żeby być postrzeganym jako osoba, która robi swoją robotę dobrze, która się zna na tym, co robi. No chyba to jest ta determinacja. A czy na tamtym etapie wtedy czułeś, że twoja droga na etacie może się kiedyś skończy i będziesz tylko pracował dla siebie? Czy to było jeszcze tak odległe? Wiesz co? To nadal jest odległe, bo ja nie tylko prowadzę swoją własną firmę, natomiast o czym ci zaraz mogę powiedzieć. Natomiast wiesz co? Tak, ja myślę... I tu wracam do tego tematu, wiesz, jakoś tam burzącej się krwi we mnie już od czasów nastoletnich. Ja myślę, że zawsze, wiesz, ja miałem coś takiego, że chciałbym coś robić, wiesz, czy to być swoim własnym szefem, czy mieć jakąś, wiesz. Ja myślę, że ja to użyję takiego stwierdzenia, które być może znowu będziesz mnie prosił, żebym wyjaśniał. Natomiast wiesz co, ja myślę, że miałem dużo inicjatywy w sobie jakiejś, ale ona nie była zdefiniowana. Więc tam jest dużo tej energii do robienia różnych rzeczy, natomiast nie było tego kierunku, a potem już ta energia jakoś została moja, mój drive, jakkolwiek chciałbyś to nazwać, zostało jakoś tam ukierunkowane. Okej, okay, ten proces ukierunkowania, rozumiem, rozpoczął się od tego projektu Health and Safety. No to właśnie, powiedz troszkę szczegółów o tym projekcie, bo on jakby zapoczątkował tą twoją odnalezienie w tobie jakiegoś zainteresowania czymś, takiego konkretnego skupienia się nad jednym tematem, w którym teraz będę dobry, w którym teraz będę specjalistą, tak to określiłeś trochę. I chcę wiedzieć, co w tym projekcie takiego było, co faktycznie cię tak podjarało, że tak się wyrażę. Użyję cytatu mojej żony. Moja żona mi powiedziała kilka lat temu, wiesz co? Ja już wiem, dlaczego ty lubisz to Health and Safety, bo ty lubisz mieć rację. I ty lubisz mówić tak, aha, to jest tak. Aha. Słuchaj, ja byłem menadżerem operacyjnym, prowadziłem jakieś tam kwestie cateringowe, właśnie hospitality, wiesz, korporacyjne rzeczy. Serwowaliśmy klientów, firma, dla której ja pracowałem, prowadziła serwis dla klientów korporacyjnych. No i słuchaj, zdarzył się taki moment, że ten biznes się rozwinął, zmienił i potrzeba było zrobić kwestie, zająć się kwestiami health and safety, food safety, a nie było chyba ze strony firmy wtedy osoby, która mogła się temu poświęcić w danym czasie, bo to był jakiś tam okres dosyć duży rozwoju. I słuchaj, ja się zgłosiłem. Ja miałem bardzo dużą potrzebę pokazania, że ja jestem to w stanie zrobić, że ja się, wiesz, nawet jeśli to była kwestia tego, że ja muszę po godzinach zostać, nauczyć się, wiesz, samemu muszę się nauczyć iluś tam rzeczy do tego projektu konkretnych.
Natomiast mnie chyba jakiś tam wewnętrzny głos mówił, tak, mogę pokazać, że ja oprócz tego, co robię, wiesz, bo pomimo tego, że ja byłem menadżerem, wiesz, to ja pracowałem w strukturze i to wszystko jest tak, więc ja mam sobie... Okej. Czy starasz się powiedzieć, że próbowałeś udowodnić sobie i innym, że dasz radę zrobić coś innego jeszcze? Czy to był taki twój drive? Myślę, że tak. Czyli ja, nieważne co to jest health and safety, czy to jest w ogóle zupełnie coś innego, jest projekt do zrobienia, mam motywację do tego, żeby pokazać, że potrafię to zrobić, tak? To jest za bardzo, już teraz generalizuję. Celowo tak przerysowuję, ale chcę znaleźć ten punkt. Słuchaj, myślę, że do pewnego stopnia tak. Mhm. Wiesz, myślę, że do pewnego stopnia tak. Na tamtym etapie jeszcze tego nie wiedziałem, więc na tamtym etapie to, co mówisz, myślę, że jest bardzo trafne. Okej. Okay. Tak, ja wiesz, ja to niemalże była jakaś taka forma, wiesz, determinacji na pograniczu desperacji. Tak, ja bym chciał pokazać, że ja jestem, wiesz, good enough, żeby zrobić takie rzeczy, wiesz. Okej. Okay. No i słuchaj, tak to się... A mogę dopytać tylko, dlaczego to było dla ciebie ważne, żeby wtedy pokazać, że potrafisz? Jeśli weźmiesz sobie całą tą historię moją, którą ci do tej pory powiedziałem, to chyba była kwestia udowodnienia czegoś sobie, wiesz? Że można się skupić na jednym i być po prostu dobrym. Tak, i chyba wiesz, jest to coś, co dla mnie ma teraz bardzo dużą wartość, nie tylko co się robi, ale jak się robi, wiesz, i to jest, ja widzę, że to jest bardzo, bardzo duża różnica. Czyli to brzmi trochę, Maciek, jakby to był punkt zwrotny w twoim życiu, jeśli chodzi o to, o sposób, w jaki ty podejmowałeś decyzję co do twojego zaangażowania w dane projekty, tak jak wcześniej to było, tak jak powiedziałeś, na pół gwizdka wszędzie trochę ciebie było i jakby no przyjechałeś do Anglii i też trochę jeden zawód, drugi zawód przeskakiwałeś, później ten menadżer i jakby pojawił się ten projekt i w tym momencie już muszę, idę już dalej z tym do przodu, muszę teraz udowodnić i pokazać, że sobie samemu głównie, że potrafię skupić się na jednym. Że biorę jedną rzecz na siebie, tak? No, lepiej bym tego nie ujął. No super, wiesz, a cieszę się, że rozpracowujemy tutaj ten temat, ale to jest taki punkt zwrotny i to mnie bardzo właśnie interesuje, bo okazuje się teraz, że właśnie w momencie, kiedy podjąłeś decyzję, że się w pełni zaangażujesz w jakiś projekt, że przerwiesz ten pattern, ten taki sposób, który do tej pory podejmowałeś decyzję, że teraz nagle to będzie ta rzecz, którą będziesz teraz robił przez wiele następnych lat i będziesz to rozwijał. Mało tego, będziesz tym na tyle zainteresowany, że będzie to twoja pasja, twoja fascynacja i połączy się to w taki sposób, że zrozumiesz w końcu, że to jest twoja misja, bo tak mi powiedziałeś to przez telefon podczas rozmowy, że to jest twoją misją. Prawda? Twoją misją jest właśnie promowanie bezpieczeństwa, higieny pracy. No to wróćmy do tego projektu i powiedz więcej właśnie na ten temat, co w momencie, kiedy się już podjąłeś tego, znalazłeś w tym projekcie takiego, co spowodowało, że pokochałeś ten temat. Wiesz co, przede wszystkim, tak jak ci powiedziałem, to było coś innego oprócz mojej dziennej rutyny, coś dodatkowego, wiesz, coś. Było to coś, w czym ja zauważyłem, że jest możliwość rzeczywiście rozwoju. Jest to samo w sobie, wiesz, było to dla mnie interesujące merytorycznie i to też jest bardzo ważne. Natomiast, wiesz, no tak jak ci powiedziałem, jest to dziedzina, w której ja zobaczyłem, że jest niesamowity potencjał rozwoju. Bo to można, wiesz, kopać w tym temacie i jeszcze wiele będziesz miał możliwości do tego, żeby być lepszym, żeby poznać więcej, żeby zrozumieć więcej rzeczy, wiesz. Mhm. Dodatkowo, to już takie bardzo były wstępne moje myśli na tamten czas, na etapie tamtego projektu. Natomiast, wiesz co, jak o jednej rzeczy zapomniałem ci powiedzieć. Jak pracowałem przez te pierwsze 5 czy 6 miesięcy w koście, to wiadomo, że jak każdy, kto zaczyna w Wielkiej Brytanii, była bardzo duża potrzeba, wiesz, no, pieniędzy i poradzenia sobie. Ja oprócz tej pracy w koście, słuchaj, kilka razy chwytałem się różnych prac dodatkowych. I wylądowałem raz
po znajomości, po, wiesz, po układach koleżeńskich i tak dalej w tamtym czasie. A tutaj ktoś dorabia tutaj, tutaj ktoś dorabia tak. Słuchaj, wylądowałem kilka razy, chyba 3 czy 4 razy miałem okazję tam pracować, w firmie, która robiła, słuchaj, bardzo bogate wesela dla konkretnej mniejszości etnicznej. I ta firma to w ogóle, wiesz co, istnieje do dzisiaj. Nie chcę mówić oczywiście nic na temat tej firmy, natomiast oprócz tego, że zarządzanie w tej firmie to było absolutnym koszmarem i po prostu, wiesz, tam chyba pracowali wtedy, pierwsze moje było takie, wiesz, podejście do tej firmy. Ja chyba byłem jedynym Polakiem, tam wszyscy byli Słowacy, którzy w ogóle słowa, i Czesi, którzy w ogóle słowa nie mówili po angielsku, albo bardzo słabo. I ja myślę, że management tej firmy to bardzo wykorzystywał i bardzo wykorzystywał też tam ludzi, wiesz. Ja pamiętam, no słuchaj, to było 10 lat temu, wiesz, za jakąś kiepską dniówkę pracowało się praktycznie całą sobotę. I wiesz, i sposób, w jaki się pracowało, i jakby atmosfera w tej, wiesz, w tej firmie, i to wszystko, no to tragedia, wiesz, koszmar, jeśli chodzi o traktowanie, o poszanowanie człowieka jako pracownika. I słuchaj, ja tego jakby doświadczyłem na sobie, wiesz, ja po takim shifcie 10 czy 11 godzinnym, to ja wróciłem do domu, nie mogłem się ruszać. I to nie chodzi o to, że to była ciężka praca, ale chodzi o to, jak tą pracą właśnie się zarządzano. Wiesz, tam nie było dbałości o dużo rzeczy. I to mi potem też dało do myślenia. I potem, jak już sam zacząłem jakoś tam, wiesz, i kierowniczo, i potem menadżersko działać, ja sobie pomyślałem, kurczę, cokolwiek, jakkolwiek mi się już ta kariera nie potoczy i w czymkolwiek nie wyląduje, to ja nigdy w życiu jako menadżer nie będę tak traktował ludzi. Wiesz, bo po prostu uważam, że jest to coś fundamentalnie nie fair. I być może, nie wiem, to jest ta kwestia emocjonalna, wiesz, czy kwestia, wiesz, nie, emocjonalnie ja się na to nie zgadzam po prostu. Być może, jak zadałeś mi wcześniej pytanie, teraz to wychodzi z tej wypowiedzi, natomiast jak wcześniej zadałeś mi pytanie o tych, wiesz, wspinaniu się po szczeblach kariery i tak dalej, chociaż to nie jest dobre określenie, ja myślę, że po prostu awansowanie jest lepszym określeniem. Mhm. Ja myślę, że to też było potem widoczne, że ja jakoś tam, wiesz, ludzie, którzy ze mną pracowali zazwyczaj przez ostatnie 10 lat, chyba jakbyś ich spytał, to lubili i ze mną, i dla mnie pracować. I to też jest bardzo ważne, bo wiesz, atmosfera pracy jest bardzo ważna. I wiadomo, że są różne sytuacje i są różne targety i objectives i tak dalej, i tak dalej. I są różne, wiesz, poziomy stresu w pracy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że jak jest jakiś sens takiego tego teamwork, jeśli ty jako menadżer jesteś w stanie stworzyć team, to jest bardzo widoczne potem dla osób z zewnątrz. I w tym przypadku myślę, też było widoczne dla mojego szefa, który powiedział, słuchaj, może warto jest, żebyś zrobił jakieś kursy i jakieś tam się zainteresował. Okej, dwie rzeczy interesujące. Pierwsza rzecz to prywata. Jedna rzecz chyba nas łączy. Doświadczenie takie z Londynu. Mówisz o weselach. Domyślam się, że to były wesela dla Hindusów. Tak. Miałem tą nieprzyjemność też obsługiwać jedno z takich wesel. To już było 15 lat temu. 2000 chyba trzeci albo drugi. 2002 rok. I wiem dokładnie, o czym mówisz, ponieważ sam byłem zszokowany, co tam się działo, i człowiek, który wskakuje w taki shift, jedzie, prawda, ja tam, moja żona miała jechać i obsługiwać wesele, ja ją tylko odwoziłem, okazało się, że ktoś nie przyjechał i wtedy ja wskoczyłem na to miejsce. Tak po prostu. I pamiętam dźwiganie tych ogromnych tac, ciężkich, w ogóle. To już pomijając, ale w ogóle żadnej przerwy, myśmy nie mieli czasu zjeść, nosiliśmy jedzenie sami, to wszystko było takie ciężkie do zrozumienia, że to tak może działać w ogóle, nie? Że to tak może działać. Już pomijając fakt, że pracowaliśmy za naprawdę niskie pieniądze, ale
Dwa razy miałem taką sytuację w życiu i tutaj jakby dodaje się do tego doświadczenia, że byłem w roli, której nie powinienem być, że w ogóle albo było to złe miejsce, ponieważ pracowałem dla kogoś, kto w ogóle totalnie nie dbał i powinienem się stamtąd wycofać natychmiast. Innym razem znowu pracowałem na stadionie podczas meczu jako człowiek za barem, pomimo tego, że wysłano mnie tam jako glass collector, czyli zbieracz po prostu tych kuflów po piwie. A postawili mnie za barem, gdzie mój angielski wtedy był po prostu totalną bzdurą. Ja nie potrafiłem piwa sprzedać, a oni mnie tam prosili, żebym im drinki robił różnego rodzaju, więc to w ogóle była totalna bzdura. Ja wyszedłem stamtąd po 10 godzinach wypompowany kompletnie, jakbym pracował przez tydzień i wielbłądy nosił. Więc to jest takie dwa doświadczenia, które pokazały mi jedną rzecz, że jak już się znalazłem w jakimś miejscu i czułem się finansowo, że potrzebowałem pieniędzy, to ja potrafiłem się poświęcić i po prostu zostać, wytrzymać do końca. Dobra, wytrzymam ten shift, żeby nie wiem co, nie czuję się kompletnie tutaj, że nie pasuje, ale dotrzymam do końca. I to była moja wtedy potrzeba, po prostu potrzebowałem gotówki, więc taką decyzję podjąłem. Natomiast to druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że zauważyłem, że ty dużo powiedziałeś teraz o relacjach w pracy, może nie, nazwałeś to emocje w pracy, to znaczy budowanie teamu, najpierw powiedziałeś o budowaniu teamu również, ale powiedziałeś też o tym, o atmosferze, o właśnie, nazwałeś to atmosferą. Jaka jest atmosfera? I jakby czuję, że mówisz trochę w kontekście, że to jest ważne dla bezpieczeństwa i higieny pracy, że BHP to nie jest tylko, że ubranie robocze, rękawiczki, okulary, tylko to jest może coś więcej, mam rację? Słuchaj, jest to temat rzeka, ja absolutnie masz rację. Zobacz, health and safety to nie jest tylko bezpieczeństwo fizyczne, bo my automatycznie mamy też taką wizję, że to jest, wiesz, ochrona przed wypadkami w pracy, tak? Tak. Słuchaj, jest to też duży element ochrony zdrowia. To są te rzeczy, które na co dzień być może nie wychodzą z dnia na dzień, ale przez jakiś tam dłuższy okres mają wpływ na to, jak się czujesz. Zobacz, trendy bardzo się zmieniają. Jesteśmy w XXI wieku i już teraz coraz więcej, wiesz, coraz większy fokus jest na tak zwany well-being, na mental health w pracy tak samo, więc to jest, wiesz, to ci pokazuje, oczywiście profil pracy się zmienia globalnie, wiesz, ludzie coraz bardziej pracują umysłowo, coraz większe mamy uzależnienie od technologii wszelkiego rodzaju, jakby ten stresory się zmieniają też, wiesz, jakby to też jest, no jest to temat ogromny. No dobrze, no to daj mi taki przykład, bo faktycznie powiedziałeś o tym, że więcej ludzi globalnie zaczyna pracować przy maszynach, przy komputerach, siedząc przy biurku, na przykład wykonując jakąś taką pracę. I ktoś może powiedzieć, a tutaj BHP nie jest potrzebne, albo po co? BHP to jest potrzebne gdzieś tam na magazynie albo w fabryce, gdzie mięso przewalają, tak? Prawda? Bo wypadki, bo tam jest dużo sprzętu, a tu tylko siedzę. I co? No, psuję sobie kręgosłup, psuję sobie ciśnienie i psuję sobie wzrok, więc nawet w biurze to są tego typu rzeczy. To powiedz o tym i powiedz też o tych elementach, przepraszam, że ci przerywam, ale zaczęliśmy może od tej atmosfery, nie? Więc dam ci to rozwinąć teraz. No super. Słuchaj, to ja muszę tu się cofnąć o krok, bo ja należy ci się wyjaśnienie jednej rzeczy. I myślę, że widzą też, z tego względu, że health and safety, generalnie zarządzanie bezpieczeństwem, ochronę zdrowia, ochronę bezpieczeństwa w pracy, bo mówimy tutaj o kwestiach pracowniczych, widzisz, trzeba zobaczyć jakby w większym ujęciu. Bo ja mam główne jakby takie, zawsze jak robię szkolenia, czy staram się komuś wytłumaczyć właśnie, ja jestem dosyć wizualną, wiesz, wizualnie skoncentrowaną osobą, więc ja używam dużo materiałów wizualnych. I zawsze robię taki wykres, że z jednej strony to mamy wymogi prawne i jakby jest to, wiesz, jeśli prowadzisz firmę, to jesteś jakoś tam zobowiązany prawnie do tego przez tutejszy system, żeby ten health and safety zarządzać i to zademonstrować.
I potem mamy kwestie jakby ekonomiczne i wiesz, czyli wszystko, jak ten biznes prowadzisz, co by się stało, jakby coś się stało, jak tam, jakie będą tego konsekwencje i tak dalej. No i mamy tą kwestię dla mnie, która jest bardzo ważna, moralna i etyczna, czyli tak naprawdę zobacz. Ja na to patrzę w bardzo prosty sposób. Jak zakładasz swój biznes, czy prowadzisz biznes, to jest jakiś tam twój twór, tak? Jest to wytwór twojej pracy. Niektórzy na to mówią, this is my baby. No i zobacz, jeśli jesteś tatą, a wiem, że jesteś tatą, to zależy ci na tym, żeby oprócz tego, żeby to dziecko twoje rosło jak najlepiej i wychowywało się dobrze, to zależy ci na tym, żeby to dziecko było bezpieczne, tak? W jakimś tam... Ja myślę, że tak samo trzeba zwrócić uwagę na swój biznes. To nie znaczy, że należy ryzyka unikać. Bardzo, jak widziałem twój ostatni program z Rafałem i tam Rafał zrobił nawiązanie do tego, jeśli kapitan statku, jeśli priorytetem kapitana statku byłoby bezpieczeństwo, to by nie wypływali z portu, wiesz, bardzo, bardzo mi się śmiało z tego, chciało mi się z tego śmiać. Z tego względu, że bardzo dużo ludzi ma takie wrażenie, że health and safety to jest unikanie ryzyka, to jest unikanie zagrożenia. Nie, to jest kwestia akceptowalności tego ryzyka, to jest kwestia jak się tym ryzykiem, tym niebezpieczeństwem zarządza, co jest akceptowalne, na ile sobie możemy pozwolić, żeby coś zrobić. I dlatego też jest bardzo elastyczne do pewnego momentu, bo im bardziej się zmienia biznes, tym bardziej się zmienia, tym bardziej to zarządzanie bezpieczeństwem powinno też się zmieniać. Wiesz, a jeśli chodzi o atmosferę w pracy, bo to też było, wiesz, ja myślę, że to jest ogromna część tego, w jaki sposób my pracujemy. Zobacz, spędzasz, jeśli jesteś osobą pracującą na etacie w pełnym wymiarze godzin, spędzasz w pracy 8-9 godzin dziennie. To jest większość twojego dnia. Już z takiej bardzo czystej, wiesz, tutaj można się odwołać, nie wiem, czy do Maslowa i do hierarchii potrzeb. Zobacz, bezpieczeństwo jest jedną z tych basic needs, tak? Mamy potrzeby fizjologiczne, potem mamy bezpieczeństwo. Dopiero potem przynależność, uczucia i tak dalej. Ale ja myślę, że jest to oczywiste. Jak ktoś wychodzi rano z domu do pracy, to chciałby z tej pracy wrócić w jednym kawałku cały i zdrowy pod koniec dnia. I jakby jest to coś, być może brzmi to jak klisze, natomiast jakby jest to, myślę, że jak najbardziej racjonalna potrzeba. Natomiast oprócz tego jest jeszcze kwestia dla mnie, wiesz, właśnie szczególnie, wiesz, zależy od profilu pracy. Jeśli pracujesz sam, to też to inaczej wygląda. Natomiast jeśli pracujesz, jesteś częścią jakiegoś zespołu, a w większości przypadków ludzie są częścią jakiejś tam struktury, to myślę, że ta atmosfera w pracy bardzo na nich wpływa i to jest kwestia już, w których bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, motywacja i wszystkie inne kwestie związane z biznesem zaczynają się zazębiać. Bardzo dużą miskoncepcją dla mnie jest to, widzę w przypadku wielu przedsiębiorców, że ludzie sobie myślą, no tak, to jest mój biznes, a health and safety jest gdzieś tutaj. Ja wiem, że ja to muszę o to zadbać, ale ja się koncentruję na swoim biznesie. No nie jest tak. Zobacz, to jest to elementarny jakiś element tego, w jaki sposób się prowadzi biznes. Wiesz, to jest część kultury. Kultura bezpieczeństwa jest kulturą tego, w jaki sposób prowadzisz firmę. A to, w jaki sposób prowadzisz firmę, czy nawet dla kogoś pracujesz i jesteś menadżerem i prowadzisz swój team, czy jesteś liderem i tak dalej, to jaką masz kulturę pracy, to będzie widać w konkretnych wytycznych, jeśli chodzi o performance, tak? Ale również będzie to widać, jeśli chodzi o performance, safety performance, czyli jak sobie radzicie i proaktywnie, i reakcyjnie z tymi rzeczami. Okej. Teoria teraz trochę czuję. Zagalopowałem się. Znaczy, nie... Czuję teorię i dobrze, że o tym mówisz, bo ja myślę, że w słuchaczu też mogą pojawić się pytania albo wątpliwości, bo bardzo
przedstawiłeś ten problem health and safety z punktu widzenia pracownika, czyli oczywiście pracownnik, tak jak mówisz, Maslow, masz potrzeby na początku, to jest bezpieczeństwo, czyli najpierw musisz być bezpieczny, żeby później czuć, że możesz mieć głód i te inne potrzeby. Czyli bezpieczeństwo jest na samym dole. Muszę być bezpieczny. I pracownik oczywiście chce być bezpieczny. Prawda? I ludzie, z którymi ja czasami mam do czynienia, którzy pracują w jakichś zakładach, tutaj nawet w Hull, czy w ogóle w Wielkiej Brytanii, i są ludzie, którzy narzekają na niski poziom bezpieczeństwa w pracy. Mówią, że po prostu totalnie wszystko jest w bałaganie, nie chcą tam pracować i narzekają. No to teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli z punktu widzenia przedsiębiorcy. I trochę jakby zacząłeś o tym mówić, że no przedsiębiorca myśli właśnie, że to jest jego biznes, to jest health and safety. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że percepcja BHP, percepcja właśnie tego tematu jest totalnie inna niż byś ty chciał. W ogóle jest spychana na bok, albo może inaczej, nie ty byś chciał, tylko pracownicy, którzy mają tą potrzebę, żeby było bezpiecznie w pracy, a pracodawca, który niekoniecznie nie tyle widzi potrzebę, tylko skupia się na tym temacie wystarczająco. Poświęca wystarczająco temu uwagi, żeby zapewnić i kulturę, i bezpieczeństwo, i dobrą atmosferę, prawda? Więc skąd się bierze te zaniedbanie tego tematu przez przedsiębiorców? Musisz rozdzielić pytanie, czy mówisz o przedsiębiorcach generalnie, czy o polskich przedsiębiorcach w Wielkiej Brytanii, którzy mojego biznesu są grupą, klientów. Widzisz, ja nie chcę rozdzielać pytania, bo nie wiem, dlatego że ludzie na przykład, którzy opowiadają, że jest im ciężko w pracy, to często pracują dla brytyjskiego przedsiębiorcy, a jak jest w polskich firmach, to pewnie ty wiesz lepiej ode mnie, więc dam ci o dwóch grupach powiedzieć. Okej, no to zaczynając jakby bigger picture, generalnie przedsiębiorcy, tak? Słuchaj, mówię o przedsiębiorcach generalnie, o biznesie w Wielkiej Brytanii. Uczyłem się tutaj tego, jakby jest to mój rynek, na którym ja pracuję i jestem się w stanie wypowiadać tutaj lokalnie. Słuchaj, w Wielkiej Brytanii wymóg zarządzania bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, to jest niemalże osobna dziedzina prawa. Od 1974 roku jest cały system prawny, który działa świetnie. Jest ten system uznany za przykład w wielu krajach, w wielu krajach świata. Tylko że, ja tu wracam do tego, że każdy kij ma dwa końce, jak coś jest bardzo usystematyzowane i bardzo ustandardyzowane, to w pewnym momencie zaczyna też być barierą. Wielu jest taki element, zachowawczy, to już wchodzimy w kwestię bezpieczeństwa behawioralnego tak zwanego. Natomiast jest taki element zachowawczy, że ludzie się... Ludzie myślą, że to ich nie dotyczy być może, albo dopóki się coś nie dzieje, to jest wszystko okej, i to jest jakby jakaś tam część ludzkiej natury. Ja nie jestem psychologiem, więc jakby ja nie mogę się bardzo na ten temat rozwijać, natomiast jedną rzeczą, która mnie fascynuje w bezpieczeństwie, to są paradoksy. I to są paradoksy, które tak naprawdę chyba, jak się na to popatrzy z pewnej perspektywy, to są paradoksy życiowe, ludzkiej natury. Natomiast patrząc przez ten pryzmat bezpieczeństwa, to one zaczynają być bardzo widoczne. I to jest na przykład, ja to nazywam paradoksem palacza, Palacz umysłowo wie, intelektualnie wie, że palenie jest niezdrowe. Natomiast w momencie palenia, czy tam sięgając po następnego papierosa, emocjonalnie nie możemy tego zrozumieć, że robi sobie krzywdę i że być może to robi coś złego. Ja myślę, że bardzo często to jest takie podejście. Dopóki wszystko idzie okej, czy jest to, niektórzy to nazywają krótkowzrocznością.
że widzę tylko takie rzeczy, które chcę widzieć z przodu, natomiast nie skupiam się na tym, co jakby wiesz, o krok dalej i tak dalej. Kwestia planowania. Myślę, że na pewno do jakiegoś tam poziomu. Natomiast wiesz, dużo ludzi liczy na łódź szczęścia, że jak ci się udało w jednej rzeczy, to już musi się zawsze tak udawać, a myślę, że tak nie jest w życiu. Natomiast jeśli mówimy o polskich przedsiębiorcach, na których ja się skupiam, bo w pewnym momencie swojej pracy zawodowej zdałem sobie sprawę, że to jest nisza i jakby zacząłem z tym działać, to myślę, że my mamy, wiesz, bardzo takie jeszcze staromodne podejście. Ja się zawsze śmieję z tego porównania, że jak się myśli o temacie BHP w Polsce, i to już chyba ty nawet z tobą też rozmawiałem i się śmialiśmy z tego, że jak statystyczny Polak myśli o BHP, to myśli o facecie w wieku przedemerytalnym z dużym wąsem, który przychodzi raz na rok i mówi o gaśnicach, wiesz, o to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast, wiesz, nie pamiętam, czy jeden, to chyba Mateusz właśnie Grzesiak powiedział, że jedną z rzeczy, która ogranicza Polaków, to jest cwaniaczkowatość, tak, czy jakieś tam cwaniactwo. Ja wiesz, pracując z ilomaś tam polskimi przedsiębiorcami, mniejszymi, większymi, ja do pewnego momentu jestem, do pewnego, wiesz, poziomu jestem się w stanie zgodzić z tym, bo wiesz, jest coś takiego, a tutaj zrobię tak, po swojemu, uda się, wiesz, tutaj zdarza się, jest to również kwestia tego. Wiesz, zdarzyło mi się, że dostałem telefony od ludzi, którzy, dzień dobry, czy pan robi health and safety? Ja mówię, tak, no to ja potrzebuję, bo ja miałem wypadek, wiesz. To już jest kwestia dla prawnika, a nie dla mnie, bo jakby ja patrzę na to zupełnie z innej strony. Tu chodzi o zapobieganie, a wiesz. Ale myślę, że wiesz, tak naprawdę, czy to będą polscy przedsiębiorcy, czy w ogóle przedsiębiorcy, myślę, że to jest koncentrowanie się bardzo na kwestiach operacyjnych, na sprzedaży, na wszystkim tym, co jest na finansach, wiesz, na budżetach. Natomiast nieuwzględnianie w tych wszystkich budżetach, planowaniach tego, co jest tak naprawdę skutkiem, wiesz, jest ciągiem przyczynowo-skutkowym i że to może mieć jakiś tam efekt, jak my to nazywamy później efekt domina, wiesz, jak jedna sprawa się zawali, to potem już wszystko idzie. Tutaj ciężko jakby nie mieć serca do przedsiębiorców i nie rozumieć ich, prawda, bo szczególnie ktoś, kto jest w ogóle startupem, prawda, próbuje od zera, otwiera jakiś biznes, dopiero zaczyna i pierwsza rzecz, którą musi się skoncentrować, to jest produkt, to jest klient, i później jak to się zaczyna rozwijać i sprzedawać, to dochodzi kwestia prawda, tych finansów, tych prawnych aspektów i faktycznie tego jest bardzo, bardzo dużo. I oprócz w ogóle tematu BHP pojawiają się inne tematy po drodze, prawda? Biznes trzeba ubezpieczyć od różnych rzeczy, trzeba, może nagle się okazuje, że trzeba, jak się rozwijamy, musimy go przenieść w inne miejsce, może otwierać inne oddziały. I jeżeli coś jest takim tematem, który po pierwsze trzeba na to poświęcić czas, po drugie trzeba na to wydać pieniądze i nie widać w krótkoterminowo, mówiłeś o krótkowzroczności, czyli nie widać krótkoterminowo zwrotu z tej inwestycji w BHP, to traktowane jest taki jako niepotrzebny koszt w firmie. Ja będę tu płacił za jakieś BHP, dostosowywał, coś kombinował, marnował czas, a nie skupię się na sprzedaży i na tym, co jest dla mnie ważne. Więc może to ryzyko powstanie jakiegoś problemu, wypadku, spycha się na bok, bo a nuż się uda, że nic się nie stanie, w ogóle nawet nie chce się mi tego teraz tematu, o tym w ogóle myśleć, a jak się stanie, no to jakieś tam może ubezpieczenie będzie, czy coś i jakoś się to ogarnie, może takie jest myślenie. I też ten, tak nazwałeś to może cwaniaczkowością, dobrze mówię? Tak? Co? Czy... Tak. Wiesz, i mi się też skojarzyło to, bo mówiliśmy w kontekście do polskich przedsiębiorców, ale ja też zauważam ten typ myślenia właśnie u brytyjskich pracodawców, którzy
ignorują totalnie, może nie totalnie, ale ignorują warunki, w jakich pracują na przykład Polacy czy inne nacje, twierdząc, że no w sumie to są jacyś tam ludzie, którzy tam ewentualnie później się wypłaci odszkodowanie i faktycznie dużo, zdarza się wypadków, później są ludzie, którzy starają się odszkodowania, dużo problemów z tego wynika, nie? Bo były jakieś zaniedbania w firmie. Więc na te dwa tematy chciałbym zwrócić uwagę. Mogę ci coś powiedzieć jeszcze? I chciałbym, tak, chciałbym usłyszeć od ciebie. Słuchaj, od wielu rzeczy się można ubezpieczyć, ale paradoksalnie od większości konsekwencji ubezpieczyć się nie możesz. Możesz się ubezpieczyć od kosztów, wiesz, sądowych, jeśli ktoś wystosuje ci claim. Natomiast czy możesz się jako firma ubezpieczyć od złego PR-u? Nie możesz. Od wszelkich rzeczy, które na bieżąco będziesz musiał pokrywać, jeśli masz straty w produkcji, przestoje w produkcjach i tak dalej. Wiesz, jest wiele takich historii, to wiesz, takich historii bardzo z gatunku przestrogi na pograniczach horroru niemal, że wiesz, że zdarzają się w sytuacje, w których biznesy się kończą ze względu na to, że coś się stało. I już te biznesy się z tego nie podniosły. Natomiast, wiesz, jest odpowiedzialność, wiesz, BHP w Wielkiej Brytanii to jest odpowiedzialność kryminalna, wiesz, już targetowani są dyrektorzy, którzy, bo to tak naprawdę prawnie dyrektor firmy ma ostateczną odpowiedzialność, jeśli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem. Więc, wiesz, z tych historii to można przytaczać i przytaczać. Koniec końców, wiesz, dla mnie najważniejszą wartością jest ludzkie zdrowie i życie w pracy. Jakby to jest, wiesz, to jest ultimate goal tego. Mhm. Jak to się robi, jak to zrobić sensownie i proporcjonalnie, wiesz, to po to ja prowadzę swój biznes, ja po to oferuję swoją usługę. Nie jestem wyjątkiem, jeśli chodzi o przejście z innego rodzaju pracy do health and safety, bo słuchaj, typowy profil konsultanta bezpieczeństwa to jest osoba, która, to jest, wiesz, to jest second career choice, tak? To jest, przechodzi się zazwyczaj z health and safety, przechodzi się zrobienia czegoś innego. Z tego względu, że oprócz wiedzy technicznej, której się możesz nauczyć, potrzebujesz jakiegoś tam doświadczenia. W moim przypadku jest to doświadczenie menedżerskie i zazwyczaj wielu menedżerów kończy w health and safety, jeśli się interesują tym, z tego względu, że, no właśnie mówię, to nie jest standalone subject, wiesz, to jest jakaś tam kombinacja. I myślę, że bardzo fajnie jest, wiesz, pomóc firmie, pomóc dyrektorowi, właścicielowi firmy zapewnić to bezpieczeństwo, które będzie i dla pracowników wartością bardzo dużą, samą w sobie, nawet jeśli niedocenianą, albo wiesz, taken for granted, bo... Mhm. Tak ma być i koniec. No tak ma być i koniec, ale dla firmy, bo to jest jakiś rodzaj, wiesz, zabezpieczenia bardzo praktycznego. I to, że ja nazwałem firmę Practipol, czyli wiesz, praktyczne doradztwo dla Polaków, to jest kwestia tego, że ja nie myślę o bezpieczeństwie w kategoriach, to są regulacje, to są ustawy, to są rozporządzenia i wytyczne i tak ma być. Tylko to trzeba jakoś sensownie, adekwatnie w ten biznes zaadoptować. Rozumiesz, to ma działać do ciebie jako przedsiębiorcy, w twojej firmie. I wiesz, ja myślę, że bardzo, bardzo często ludzie nie widzą tego, że to można tak zrobić, a najczęściej można. Mhm. Właśnie dlatego ty jesteś... Właśnie dlatego ty jesteś konsultantem, a nie osobą, która przychodzi i sprawdza, co jest nie tak, prawda? To jest element mojej pracy, wiesz. Tak, ale u ciebie to nie chodzi o to, że ty przychodzisz i komuś wytkniesz, że wszystko jest źle i totalnie i teraz kary będziesz płacił i tak dalej, tylko jesteś po to tam, żeby komuś pomóc uniknąć tych przykrych konsekwencji, tak? Tak, natomiast jest ten element taki, że ja komuś muszę coś wytknąć, bo zazwyczaj muszę zrobić audyt otwierający, jeśli zaczynam projekt, to muszę wiedzieć, z czym mam do czynienia, rozumiesz? Jakby inspekcje są tego naturalnym elementem, audyty są tego naturalnym elementem. Trzeba po prostu zawsze wiedzieć, z czym się ma do czynienia, jakby pracować, wiesz, opierać pracę na tym. Natomiast
wiesz, w ogóle konsultant, ja myślę, że podejście, a widzisz, to jest jeszcze fajna kwestia, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców. Ja myślę, że my mamy alergię na konsultantów, mm-hmm. bardzo często. Wiesz, już historię tego typu, mnie jest niepotrzebny health and safety, bo ja mam księgowego, który mi robi papiery health and safety, które jakby, wiesz, no kosmos zupełny. Wiesz, miałem kilka takich historii w większych firmach, w których ludzie bardzo na stanowiskach decyzyjnych bardzo mi się starali pokazać, że to oni koniec końców mają rację i to będzie tak, jak oni chcą, a nie tak, ja im doradzam, bo to oni są menadżerami, bo to oni są, wiesz... I najczęściej, muszę to powiedzieć wprost, najczęściej to byli Polacy. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw, w którym jest, wiesz, jakiś tam małych firm na przykład, w których ta moja praca wtedy skupia się na takim bardzo pracy bezpośredniej z pracownikami na przykład, wiesz, czy z kierownikami i tak dalej, to jest niemalże bezpośrednia interakcja non-stop, to wiesz, to bardzo często z kolei jest to podejście do konsultanta, o, przyszedł, pomądrzy się, a tak naprawdę nie robi roboty, wiesz, bo to my robimy robotę, a nam mówi, tylko wiesz, nas sprawdza i tak dalej. Mhm. I z jednej strony, słuchaj, mam empatię do tego, co oni mówią, bo chyba tak naprawdę, wiesz, nikt nie lubi. Ja pamiętam, jak ja pracowałem i byłem menadżerem i prowadziłem, wiesz, jakieś tam operację cateringową, jak przychodzili inspektorzy, to no kurczę, nikt nie lubi, jak mu się patrzy na ręce. Tak. Kwestia w tego, w jaki sposób jest ten engagement, wiesz, jest w jaki sposób się z... To są people skills, wiesz, to są soft skills tak zwane. W jaki sposób zaczynasz przekonywać, tłumaczyć, że to, co robisz, to jest tak naprawdę... jest jakiś powód ku temu, wiesz. Jest to sensowne wytłumaczenie. Myślę, że to bardzo pomaga. Natomiast, wiesz, bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, że... na przykład w moim przypadku, i tak jest w wielu branżach, jeśli chodzi o konsultantów, że konsultanci robią bardzo dużo roboty behind the scenes, nawet po to, żeby być, wiesz, sami dla siebie na odpowiednim poziomie. Słuchaj, ja jestem członkiem IOSH, to jest największe professional body, jeśli chodzi o health and safety, wiesz, Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę światowe. Słuchaj, żeby utrzymać moją akredytację, ja co 2 miesiące muszę robić kurs w ramach mojego CPD. I tak jak na przykład mają, wiesz, księgowi właśnie, charter i tak dalej, wiesz, którzy w różnych branżach działają, oferując usługi jakoś tam akredytowane, wiesz, no my nie mamy wyjścia, my musimy po prostu być up to date ze wszystkim. Tak. Tego ludzie już nie widzą, wiesz, bo to jest ich, czego... na co nie mają, wiesz, poglądu tak naprawdę. Myślę, że ktoś po prostu często przychodzi... O. To jest coś nowego w pracy, nie? Tutaj jest jakaś rutyna, prawda, mamy coś wyrobionego i teraz ktoś przychodzi, popatrzy na ręce i nagle coś powie, że coś trzeba inaczej robić, coś zmienić i to jest ten element takiej braku zaufania, że teraz nawet ten pracownik, który może czuć się niebezpiecznie w tej pracy, jak teraz mu się nagle zmieni sposób pracy, że teraz będzie musiał obchodzić jakąś rzecz w koło, bądź inaczej to wkładać, czy po prostu tak manualnie teraz mówię, prawda? Czy inaczej siedzieć, czy zmienić krzesło nawet w tym pracy biurowej, czy nawet siedzieć w innym miejscu, ponieważ inaczej światło pada, może się okazać, że powie, a ja się tak przyzwyczaiłem i tak było dobrze, a teraz ktoś mnie tutaj przesadza. Więc ludzie się może boją tych zmian, bo nie widzą też może... Znowu, krótkowzroczność, jak tak posiedzę przez tydzień, to się nic nie zmieni. Może się okazać właśnie, że się zmieni, tylko w długoterminowym, długoterminowy efekt będzie, prawda? Wiesz co, może nie będziemy dalej rozwijać już tego tematu BHP, bo myślę, że powiedzieliśmy wystarczająco dużo, jeśli chodzi o wartość tego tematu. Pokazałeś, dlaczego... jest to ważne dla firm z punktu widzenia nawet bezpieczeństwa firmy, nie tylko pracowników, tylko firmy. I jest to pewien sposób bardzo ważny, żeby zabezpieczyć firmę nie tylko przed tymi konsekwencjami ewentualnych wypadków, czy jakiś nawet domyślam się spadku albo niskiej
wydajności pracowników, jeżeli tam pewne rzeczy są niedopilnowane, czy może inaczej źle zrobione, to może ta wydajność nawet spada. Ale też jak powiedziałeś, myślę, że to jest bardzo ważne, złego marketingu, czyli złej sławy. Bo jeżeli jakiś zakład pracy nie stosuje takich podstawowych, prawnie wymaganych przepisów BHP, nie zapewnia tego pracownikom, no to przecież to wychodzi z pracownikami i to się roznosi. I ten zły PR, jak to nazwałeś, no to niestety możemy sobie robić drugi wspaniały marketing, pokazywać, co sprzedajemy, ale tak jak nawet w przypadku największych firm, tak jak na przykład firma Apple, która jest absolutnie jedną z największych firm na świecie i sprzedaje oczywiście świetne produkty i tak dalej, ale dużo osób się odwraca od nich, ponieważ mówią, że wykorzystują tanią siłę roboczą w Chinach, gdzie absolutnie nie ma dbałości o BHP. I tak samo są inne firmy, które, no nie chcę tam wymieniać z nazw, ale które produkują ubrania i sprzedają je tanio, ale na przykład są szyte i są filmy zrobione, tak, że gdzieś tam w ogóle totalnie dzieci to szyją w jakichś takich totalnych slumsach. Tak. Wiesz co, ja generalnie to polecam, można sobie wpisać w Google Health and Safety Offenses albo Health and Safety Prosecutions albo Food Safety Prosecutions. Widzisz, informacje rozchodzą się w naszych czasach bardzo szybko. A Health and Safety Executive, który jest odpowiednikiem brytyjskim Polskiej Agencji Pracy, regulatorem, jeśli chodzi o BHP, wszystkie takie kwestie, które były na wokandzie, publikuje. Także firmy, które są uznane za winne zaniedbania Health and Safety, to jest wszystko informacja publiczna. Wiesz, bardzo często się ciężko firmie podnieść z takiej sytuacji, bo to już jest pokazywanie palcem, Nie potraktowaliście sprawy poważnie, wiesz, tak. Już było, już jest po fakcie, tam jest źle i teraz ta bad fame, ta sława zła niestety idzie, za nimi ciągnie się często. Nawet latami, pomimo tego, że coś może by zostało poprawione, zostaje ten zły zapach po nich, prawda? Więc myślę, że każdy z nas, przedsiębiorców, na pewno myśli o tym, tylko jest też moment, kiedy musi potraktować to poważnie i zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje niebrania tego tematu na tapetę, pozostawienia go gdzieś tam z boku, a jednocześnie, jakie mogą być korzyści właśnie zajęcia się tym tematem, prawda? Jakie mogą być korzyści związane z tym, że mamy dobry marketing, wszyscy o nas dobrze mówią, pracownicy są bardziej zadowoleni, my mamy lepszą wydajność i jesteśmy przede wszystkim, możemy spać spokojnie, prawda? Że unikniemy przykrych konsekwencji, nawet jeżeli zdarzy się wypadek, bo to jest nieuniknione, że coś takiego może się zdarzyć procentowo, to my dopełniliśmy wszystkich możliwych przepisów, aby tak się nie wydarzyło, a wydarzyło się z jakiejś tam przyczyny i wtedy już jest nam łatwiej, startujemy z innego pułapu, niż boimy się teraz, bo teraz zostaniemy oskarżeni na ogromne pieniądze, tak? Słuchaj, oczywiście, element ludzki, wiesz, ja jestem takiego zdania, że dopóki element ludzki jest zaangażowany w pracę, tak zwany human factor, wiesz, to zawsze będą jakieś się tam rzeczy działy, bo jakby, wiesz, człowiek nie jest istotą nieomylną, nie jesteśmy robotami, wiesz. Bardzo mnie martwią takie wszystkie newsy typu Boston Robotics wypuszcza humanoidy, które już potrafią robić salto do tyłu, wiesz. Aha. Natomiast wiesz, dopóki człowiek pracuje, to zawsze jest ten element związany z tym, że będzie ten human factor, wiesz, wypadki jakoś tam będą. Myślę, że bardzo, wiesz, tak. Jest taka teoria, jeśli chodzi o health and safety, wiesz, target zero, tak? Czyli idziemy w stronę, to są takie, wiesz, wiele firm miało takie kampanie, dużych firm komercyjnych, bardzo dużych, międzynarodowych, miało takie kampanie target zero, idziemy w stronę, wiesz, kompletnie zero wypadków przy pracy i tego. No już jakby, wiesz, nie, chyba nie tędy droga, bo to jakby, wiesz, nie jest do końca realistyczne. Pomimo tego, że można to bardzo, bardzo usprawniać. Mm-hmm. Prawie zero, tak, ale jak element, margines błędu zawsze istnieje.
Trzeba go brać pod uwagę i właśnie zabezpieczać się. Myślę, że rozmowa z tobą pomogłaby wielu osobom, które prowadzą firmy w Wielkiej Brytanii, wyjaśnić. I domyślam się, że jesteś otwarty na takie rozmowy, więc może powiedz, jak mogą z tobą skontaktować się przedsiębiorcy, którzy chcieliby taką rozmowę odbyć. Słuchaj, zapraszam na stronę internetową www.praktipol.com i tam już tak naprawdę są wszystkie rzeczy opisane o tym, co robimy, jak robimy. I zapraszam, wiesz, ja jakby zawsze jestem otwarty na rozmowy. I tak, i chyba mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa to pozwala trochę udowodnić, że tacy strasznie BHP-owcy i niedostępni to nie są, wiesz. I nudni, mam nadzieję. Wysyłają okropne maile, ale później okazuje się... później się okazuje, że są fantastycznymi ludźmi i chciałbym, żebyś na koniec właśnie powiedział to, co mi powiedziałeś przez telefon o swojej misji, bo powiedziałeś mi, dlaczego to się stało twoją misją i wtedy powiedziałeś mi coś, co bardzo mnie ujęło. Odniosłeś to do swojego dziecka, do swojej córki konkretnie. Pamiętasz to? Mhm. Aha. Pamiętam, wiesz co, tak, bo jest to jedna z rzeczy takich bardzo organicznych, chyba mogę powiedzieć, wiesz, w podejściu. Słuchaj, ja jak wychodzę rano z domu, to chciałbym wrócić do mojego dziecka cały, tak jak już powiedziałem, i zdrowy, i jakby mieć tą możliwość uczestniczenia w życiu. Natomiast... wiesz, ja widzę, teraz poszła do szkoły, zaczęła szkołę podstawową moja córka i wiesz, jej bezpieczeństwo jest zawierzone w jakiś tam sposób, wiesz, temu jak ta szkoła tym zarządza. Ona kiedyś być może pójdzie do pracy, wiesz, i kiedyś będzie pracownikiem, tudzież zacznie gdzieś tam pracować, cokolwiek by nie robiła. Myślę, że jest to ważne, żeby każdy to bezpieczeństwo traktował jakoś, wiesz... nie tylko skupiał się na bardzo wysokich celach, wiesz, bo to jest wszystko super. To jest, ja bardzo kibicuję ludziom i bardzo, wiesz, jak to ładnie ująć, wiesz, jak to dobrze ująć tak naprawdę. Wiesz, skupiajmy się na rzeczach bardzo wysokich, to jest świetne, natomiast nie zapominajmy o tych rzeczach podstawowych. Bardzo łatwo sobie podciąć skrzydła w niektórych kwestiach i to jest bardzo ważne, wiesz. Ja myślę, że to jest klucz całej sprawy dla mnie. A jeśli chodzi o misję, tak, ja słuchaj, ja napomknąłem ci, że ja do dzisiaj pracuję, oprócz prowadząc swoją, wiesz, ja prowadzę swoją firmę, natomiast która jest skierowana stricte do Polaków, do polskich przedsiębiorców. Natomiast ja do dzisiaj pracuję dla dużej firmy angielskiej, robiąc to samo, bo ja nadal jestem BHP-owcem, wiesz, dla angielskiej. Natomiast jestem związany z eventami, wiesz, i robię bardzo duże, robię health and safety, food safety przy bardzo dużych eventach. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy event, który miał 130 tysięcy ludzi przez 3 dni. To już jest health and safety, wiesz, takie poważne. Mhm. Jeśli chodzi o koncentrację ludzi na danym terenie. I wiesz, ja na przykład widzę, ja już pracując w tej pracy, ja zobaczyłem, że jest jakby duży, a mając tam znajomych, którzy prowadzili jakieś firmy tutaj, małe, widziałem, że jakby jest różnica w podejściu i tak to się chyba zaczęło z tym polskim biznesem tak naprawdę. Ja sobie zdałem sprawę, że jest ta nisza. Mhm. Wiesz, a misja sama w sobie polega na tym, żeby ludzi uświadamiać o tym, o czym sobie powiedzieliśmy, to co ty podsumowałeś, że bez odpowiedniego zarządzania bezpieczeństwem, wiesz, to ryzyko trzeba trzymać na smyczy w pewnym, jeśli tak to mogę nazwać, wiesz. Chciałbym, żeby się Polacy dali poznać z tej strony, polscy przedsiębiorcy, że nie tylko robimy dobrze robotę i te efekty są, wiesz, tej roboty widoczne, że ktoś jest dobrym hydraulikiem, dobrym budowlańcem, prowadzi dobrą restaurację, tylko że to robi odpowiedzialnie, bezpiecznie i dajemy się poznać od strony kultury biznesu. I to jest dla mnie bardzo ważne. Maciek, piękne dzięki za ten wywiad. Wywiad teraz powiedziałem, a za tą rozmowę. Rozmowę. Za tą rozmowę. To właśnie na początku rozmawialiśmy, wywiad czy rozmowa, no i okazuje się, że jednak rozmowa, tak mi się wydaje. Gratuluję ci tego, co robisz.
i zapraszam wszystkich do kontaktu właśnie z tobą, którzy czują, że ten temat jest dla nich teraz potrzebny, ważny, żeby go omówić. Dziękuję, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że rozmowa z Maciejem była dla ciebie równie interesująca, jak i dla mnie. Wspaniale było dla mnie poznać jego misję i że tą misją właściwie jest właśnie nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale również jest drugi jej człon, czyli wizerunek nas, Polaków, w naszym kraju, ale także w innych krajach. I to, że ten wizerunek tworzymy nie poprzez jakieś promowanie, takie sztuczne promowanie tego wizerunku, tylko właśnie poprzez bycie człowiekiem, który myślącym, który wyciąga wnioski i bycie człowiekiem, który zapobiega niebezpiecznym wydarzeniom w życiu, czyli dbanie o bezpieczeństwo nas samych i naszych pracowników i wszystkich, którzy nas otaczają. Jeśli chciałbyś więcej poczytać na temat bezpieczeństwa w pracy, w jaki sposób właśnie ten temat przemyśleć, w jaki sposób to zaplanować, to Maciej jest współautorem przewodnika, który to wyjaśnia krok po kroku. Przewodnik ten możesz ściągnąć zupełnie za darmo na stronie biznescafe.uk / przewodnik BHP, pisany razem. Biznescafe.uk / BHP. W tym przewodniku znajdziesz informacje o tym, czym jest health and safety, czy jest to koszt, czy inwestycja, co to jest risk assessment, czyli ocena ryzyka w 5 prostych krokach, jak to wykonać. Dowiesz się także o różnicach między systemem prawnym bezpieczeństwa i zdrowia w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Przewodnik podzielony jest na dwie części. Pierwsza jest w języku polskim i mówi o prawie Wielkiej Brytanii. Druga odwrotnie, w języku angielskim i mówi właśnie o prawie pracy w Polsce. Tytuł tego przewodnika to wymogi dotyczące warunków pracy w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Maciej jest ciekawą, interesującą osobą. Przewodnik również tak właśnie wygląda. Warto na pewno się tym zapoznać. Warto to pobrać i mieć gdzieś przynajmniej schowany w razie gdyby był potrzebny. Zatem ściągnij przewodnik biznescafe.uk/przewodnik BHP. Nic cię to nie kosztuje. Jeśli możesz, to podziel się tym odcinkiem z ludźmi, którzy zatrudniają może pracowników bądź mają firmy i uważasz, że może im się to przydać. Po prostu jest to darmowa wartość, którą możesz komuś dać i ktoś może ci być za to właśnie wdzięczny. Jeśli chcesz natomiast okazać swoją wdzięczność mnie za to, że nagrywam te odcinki Biznes Cafe podcastu, podaj dalej. Też zasubskrybuj, podaj dalej, powiedz innym o tym, że ten podcast istnieje po to, żeby pomóc też innym, po to, żeby dowiedzieli się tego, co ty również w tym podcaście być może dowiedziałeś się ciekawego, interesującego, może poznałeś jakąś ciekawą osobę. Niech więcej osób dowie się właśnie o tym. Niech więcej osób z tego korzysta. Tymczasem wielkie dzięki za to, że zostałaś do samego końca dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam cię serdecznie i słyszymy się już w następnym. Całkiem niedługo.